I wracamy na antenę po informacjach. Przy telefonie jest profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog przede wszystkim, ale także poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Przed sekundą rozmawialiśmy o tym, że Unia Europejska ma przy sobą dwie drogi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi w wywiadzie jutrzejszym, który się ukaże jutro, ale już znamy jego pewne urywki. Mówi tak: Unia Europejska wymaga bardzo poważnych reform i zmian. Kluczowe są państwa narodowe, mają kluczowe znaczenie. To jest jedna droga. Druga droga jest taka, żeby jeszcze mocniej zaciskać te więzi międzynarodowe. Pytanie, jak daleko mają być zaciśnięte? Która droga w Brukseli zwycięży, panie profesorze? No, ja zawsze zastanawiałem, skąd się bierze siła polityczna Jarosława Kaczyńskiego, że on tyle lat walczy o pewną swoją wizję Polski i Europy i jakoś, mimo że bywało kiedyś bardzo, bardzo trudno, jakoś zawsze jest wytrwały w tej walce. No i myślę, że to bierze się jednak z takiego optymizmu, wiary, prawda, w racjonalność, bo wyraźnie, no, z tego, co wiemy z zapowiedzi tego wywiadu, no to prezes uważa, premier Kaczyński, że teraz nastąpi jakieś uznanie faktów właśnie i będzie to zmierzało w tym kierunku, no, który ja również chciałbym, żeby zmierzało, to znaczy właśnie wyznaczenia dokładnie kompetencji Unii, uznania kompetencji państw narodowych, no, uznania też tego, no bo przecież co się okazało w tym kryzysie? Okazało się, że tak naprawdę ta wspólnota, no, nie istnieje, ona nie jest taka silna jak wspólnota na poziomie narodowym, no, która kształtuje się przez wieki i która sprawia, no, że jeżeli przychodzi tak potężne zagrożenie, jak to, z którym się teraz zmierzamy, to jednak, no, czujemy, prawda, że powinniśmy, nie jest tak, że mamy jakąś, no, nie wiem, zaciętą rywalizację między województwami albo miastami. No, są lokalne patriotyzmy, ale gdzieś jest ta właśnie ta silna wspólno między narodami europejskimi nie ma, co nie znaczy, że one są zupełnie sobie obce, no tylko ja bym powiedział tak, nawet nasze powinności moralne są takie, że najpierw powinniśmy jednak zadbać o najbliższych, o rodzinę, właśnie o wspólnotę narodową i potem w miarę możliwości pomagać innym. Ten jakby uniwersalizm jest, wynika, czy jest zakorzeniony w tej wspólnocie. Ale wydaje mi się, że to będzie jednak niestety szło w innym kierunku. No tak teraz już dyskutując czasami online, przysłuchując się debatom, no to wszystko na to wskazuje. Właśnie pan redaktor zadzwonił, ja tu siedzimy już nad rezolucją w sprawie skutków COVID-u. No i tam jest wszystko zapisane, idzie wszystko w innym kierunku. Co więcej, jest nawet już zapisane głębokie zaniepokojenie krokami, które podjął rząd polski w punkcie, w paragrafie 37 projektu, na który zgodziły się już większość tych grup, które są w Parlamencie Europejskim, co uważam, że jest po prostu, no, nie chcę tu używać już takich słów, których nie lubię używać, ale to jest bezczelność po prostu, no, zwykła ludzka bezczelność, prawda, ponieważ nawet nie są w stanie wyliczyć, jakie to działania rząd polski podjął, których inne rządy nie podejmowały, no chyba, że chodzi o to, że ci, jak ostatnio wyczytałem w mediach niemieckich, że 300 tysięcy osób z Polski pracuje w domach prywatnych, na czarno, tak jest nawet tam napisane, po to, żeby opiekować się starszymi osobami w Niemczech, albo że nie przyjechali do pomocy w polu, w pracach polowych przy zbiorze szparagów, no tak jakby nie
Uważam, że to jest, są to bezwstydne w ogóle stwierdzenia, tak jakby nie można było się zorganizować, prawda, w ramach tej wspólnoty narodowej, żeby pomóc swoim rolnikom, albo inaczej, bo może życie rodzinne sobie zorganizować Ale to ten niż dokument, do nad tej którym pory. teraz pracują grupy polityczne, negocjują, jaki będzie jego kształt, to w którym kierunku ma iść Unia Europejska w ramach tego dokumentu? No, według większej ma być jeszcze silniejsza, ma być jeszcze mocniejsza. No, mówi się tam też o tej konferencji o przyszłości Europy. No, będzie to wyciągany jest wniosek. No, na przykład, że jest tam taki też pasus, że ponieważ zdrowie nie należy do tej pory do kompetencji Unii, no to powinno stać się, bo ochrona zdrowia już należy, prawda? Więc, że fundusze, które teraz chce się przeznaczyć, to one powinny też służyć nie tylko rekonstrukcji, no powiedzmy, przemysłu, który, czy gospodarki, tam wszystkim środkom, tylko również tej przebudowie tej gospodarki w stronę Zielonego Ładu, bo z tego się wcale nie rezygnuje. Też jest tam pasus o tym, że trzeba jednak paragraf 7 stosować. I obok tych słów o polskim rządzie jest jeszcze oczywiście mocniejsze, ostrzejsze potępienie Węgrów, tak? No. No i to, no i tak, no w stronę najogólniej rzecz biorąc, no to ta większość, która jest teraz w parlamencie, bo to być może nie dotyczy Rady Europejskiej, czy Rady Unii Europejskiej, ale ta, która, no to ona w zasadzie mocniej jeszcze będzie głosiła swoje przesłanie takiej federalistyczne. Natomiast oczywiście nie dla tych euroobligacji, no, na które by to znaczyło, że rzeczywiście, no, bo to byłby już rzeczywiście taki objaw, no, daleko idącego zintegrowania tej przynajmniej strefy euro, no bo znaczyłoby, że rzeczywiście, że państwa te bogate gwarantują również długi tych państw biednych, biedniejszych, które, no, a to będzie główny front walki, prawda, czy się na to zdecydują, czy nie te takie państwa. No, z jednej strony mamy Francję, Włochy, przede wszystkim Hiszpanię i tak dalej, a po drugiej Niemcy, Holandię, Austrię, no, które oczywiście bardzo na Unii korzystają, ale już tak daleko się dzielić swoim bogactwem nie zamierzają. Więc wydaje mi się, że no, niestety to tak chyba będzie zmierzało w tym kierunku, no chyba, że rzeczywiście Włosi powiedzą, że nie, że już mają dosyć, że nie widzą sensu. Podobno premier Conte był bardzo krytykowany przez byłego wicepremiera Salviniego, no i też badania opinii publicznej pokazują, że 49% ciągle jest jeszcze większy wspierająco, no, poza bycie w Unii Monetarnej, no ale to się może oczywiście zmienić. Ale to by wynikało, że ten dokument jest pisany czysto w interesie niemieckim, czyli jeszcze więcej kontroli bez żadnych pieniędzy, które by obciążały budżet federalny Niemiec. Nie, to znaczy Niemcy sami nie mają oczywiście większości, więc to nie, to jest na takiej zasadzie, że wszystkie słabsze państwa, mniejsze, no, bo to jest tak, że Niemcy pewnie nie chcą się zgodzić na te euroobligacje, ale stworzą jakiś fundusz dodatkowy, więc wszyscy się boją zostać osamotnieni, no, prawda? Nie ma tego modelu jakby innego, no, albo jest Unia, prawda, taka jaka jest i ona ma się zacieśniać na tych samych zresztą podstawach, nie wiem, również aksjologicznych i no, zacieśniać wspólnotę. No, ja
przepraszam, ale jak ja mam czuć wspólnoty z kimkolwiek? No ja rozumiem, że ktoś może krytykować różne aspekty polskiego życia politycznego. Ja czasami też w innych krajach krytykuję, no ale nie wtrącam się, prawda, do tego, jak oni sobie... Ktoś, kto dzisiaj atakuje rząd polski, za co? Za co się pytam, prawda? Za jakie postanowienie to, że wybory chcemy przeprowadzić, które przeprowadzono we Francji niedawno, były wybory, prawda? Że w Szwajcarii się wyprowadza, nad Renii Westfalii chce się, i to się mówi, że to jest naruszenie demokracji, czy co to, że kontrolujemy granice? Przecież wszyscy inni też kontrolują granice. Więc to jest tak, no, z wieloma tymi ludźmi, których tam spotykam na Parlamencie Europejskim, nie czuję żadnej, tak powiem, więzi, nie wiem, ideowej, aksjologicznej. Wydawałoby się, że no to w związku z tym trudno jest budować, myśleć o takim superpaństwie, w którym tego rodzaju zresztą osoby miałyby większość w Parlamencie Europejskim. Jak mówię, to wynika trochę u tych mniejszych, słabszych ze strachu, z chęci też uczestniczenia w jakiś fundusz, ale wszystko to wynika z tego, że nie ma pozytywnej alternatywy, że my pewnie też powinniśmy raczej starać się zarysować coś, co innego typu wspólnotę opartą na innych może zasadach, że powinniśmy być może bardziej ofensywni, nie ograniczać się tylko do krytyki, tylko spróbować odpowiedzieć, bo to jest oczywiście trudniejsze, ale to wtedy byłoby może skuteczniejsze, żeby pokazać, że jest jakaś alternatywa, że przecież to nie znaczy, że jeżeli chcielibyśmy tej reformy Unii w drugim kierunku, o którym pan mówi, no, Unii Wolnych Narodów, to musielibyśmy pokazać, na czym to polega, i przecież to nie znaczy, że chcielibyśmy wrócić do sytuacji już takich właśnie egoistycznych, zwalczających się nacjonalizmów, no bo przecież tak nie jest. Ale ja myślałem, że taki projekt już istnieje, bo gdzieś, kiedy słucham pana profesora przy telefonie popołudniowym, profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, poseł do Europarlamentu, to mam w pamięci luty 2017, o ile pamięć mi nie myli, spotkanie Angeli Merkel z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie pan profesor także uczestniczył, to jak rozumiem, tam jakieś pozytywne scenariusze panowie kreślili wobec kanclerz Niemiec. No to prawda, wtedy taki został zarysowany jakby projekt, który został nawet w formie takiego dokumentu, który był dokumentem wstępnym próby reformy, i też uważam, no wtedy jakby usłyszeliśmy podczas rozmów, no to było takie w zasadzie, że nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej szansy, że to, prawda, wszyscy, gdyby to otworzyć w ogóle, taką debatę, no to ona by raczej doprowadziła tylko do upadku tego, co jest, a na tym nie powstałoby nic nowego. No ale ja uważam, że powinniśmy to kontynuować, ale przede wszystkim my powinniśmy rozpocząć rozmowy z tymi, z którymi nam jest blisko, z którymi się rozumiemy. No może problem tej Unii polega na tym, że się buduje od góry, tak? To nawet tacy zwolennicy, bardzo wybitni ludzie, jak nie wiem, Habermas na przykład, prawda? Filozof niemiecki, niektórzy uważają najważniejszy filozof żyjący, ostatnio w Le Monde był z nim duży wywiad. No ale właśnie wszyscy, no wiedzą, on tak samo mówi, nie ma demosu europejskiego, nie ma ludu europejskiego, nie ma narodu europejskiego. No to stwórzmy, prawda? Poprzez instytucje, w jakimś procesie wytworzymy. No się okazuje, że właśnie w tym kryzysie, że tego nie ma, no, ale być może powinniśmy budować inaczej. Zacznijmy współpracować ci, którzy myślą podobnie, może, nie wiem,
w ramach regionów, no, są takie współprace, no, nie wiem, Marek Kuchciński od wielu lat buduje taką wspólnotę, się nazywa Europa Karpat, no, jakoś jest tam bliżej, łatwiej, może zacznijmy od dołu, a nie od góry, a tą górę na razie zostawmy taką bardzo, bardzo luźną. Tylko, prawda? Panie profesorze, na górze są największe interesy. No niestety, no to prawda, tam są bardzo, tych interesów się bardzo mocno broni, bo tam, gdzie już chodzi, i tam jest jeszcze też władza, i tam jest wymuszanie tego posłuszeństwa, no bo przecież to jest tak samo jak w tym sporze o praworządność, prawda, bo to, co jest najbardziej też irytujące w tej, że się nigdy nie stosuje tych samych kryteriów do siebie i do innych, prawda, tylko gdzieś to jest jeszcze na takim, no ja powiedziałbym wręcz rasizmie zbudowany, tak, no że ja usłyszałem kiedyś od pani, no która nas bardzo często atakuje, była wiceminister sprawiedliwości Niemiec, pani Katrina Barley, tak, i ona kiedyś powiedziała, no tak, w Polsce te rozwiązania, które w Polsce się stosują, to wszędzie są gdzie indziej zastosowane, ale to chodzi o całość, to chodzi, prawda, w ich to można stosować, ktoś ostatnio powiedział, można stosować też te ograniczenia, na przykład w swobodzie poruszania się i tak dalej, prawda, ograniczenie pewnych swobód obywatelskich, sytuacji zagrożeń, no ale przecież nie w takich krajach jak Polska, Węgry, prawda, czy inne, to można robić we Francji, prawda, albo w Niemczech, albo gdzie. To jest, panie redaktorze, no to jest nic innego, tylko to jest stary wewnątrzeuropejski imperializm. To jest wszystko oparte jeszcze na jakiejś nie przerobionej do końca przeszłości i niedokonanego rachunku sumienia, tak naprawdę. To takie traktowanie innych, prawda? Jakby, no na przykład, no weźmy, krytykuje się nas, że będą wybory. No bo wybory i to jest wielkie zagrożenie i tak dalej. A jednocześnie się mówi, zamknęli granice, nie przysyłają nam pracowników do pracy w polu, tak? Czyli co, demokracja, prawda? Jeżeli my mówimy, no, demokracja jest ważna, nawet w sytuacji pewnego zagrożenia. Nie, to nie, dla nich to nie jest ważne, ale ich szparagi są, prawda, no jak to nie będzie szparagów w tym roku na stołach, albo może zbiory się zmarnują. Przecież to jest coś, jeżeli już teraz mówimy o wartościach i aksjologii, to jest to coś, co urąga, prawda, wszelkiej przyzwoitości. No ale kryzys, tak jak pandemia, to jest wymarzona okoliczność, tak przynajmniej uczy nas historia, żeby zmienić te relacje między centrum a peryferium, żeby sfalsyfikować pewne, być może nieprawdziwe czy niepodbudowane faktami, poczucie wyższości. No i miejmy nadzieję, no tylko, że jak mówię, no to jest coraz bardziej unia strachu i obaw, co było oczywiście też w przypadku całego tego procesu wokół Brexitu, no chodziło, żeby, prawda, odstraszyć innych, żeby nie poszli śladami Wielkiej Brytanii. I to jest taka właśnie obawa tych, którzy są słabsi, że sobie sami nie poradzą. No i patrzenie na tych silnych, no, którzy to rozgrywają w swoim w gruncie rzeczy interesie, prawda? I broniąc no, swoich no tych zasobów, które mają, no bo już na przykład no, słyszałem właśnie komentarze, jak to w kryzysie finansowym ratowano przemysł samochodowy, prawda, który jest oczywiście kluczowy. No i teraz to samo to się powtarza. Tam, gdzie są te własne interesy, to one zawsze, i one są zawsze przybrane w tę formę, prawda, taką uniwersalną, że to są interesy europejskie, czyli zresztą było widać też w czasie tych pierwszych dni, tygodni teraz pandemii,
prawda, że jak Polska zamknęła granicę, to był krzyk, prawda, że to jest jak sami zamknęli granicę, no to było to oczywiście konieczne dla bezpieczeństwa. Teraz będzie to samo się powtarzało w przypadku, nie wiem, tych wszystkich programów otwierania na nowo, prawda, znoszenia tych ograniczeń. Też nie wiadomo przecież z jakimś skutkiem i czy nie niezbyt pospiesznie i wywierania nacisku. Ale jak mówię, my uważam, że to, co powinniśmy robić, to powinniśmy rzeczywiście, myśląc o tej alternatywie, po pierwsze sami budować jakieś plany, również wskazywać na aksjologię, która nam przyświeca, do której chcemy się odwołać. Może na nowo powinniśmy preambułę napisać, nie wiem, do przyszłej Konstytucji Europejskiej. Powinniśmy proponować rozwiązania instytucjonalne, ale jednocześnie zacieśniać współpracę w ramach z tymi krajami, które są nam bliższe. I uważam w związku z tym też, że powinniśmy może się starać, na pewno Włochy są krajem nam bliskim, prawda, bliskim kulturowo. Zawsze dla Polaków Rzym był stolicą Europy i też może powinniśmy tym Włochom tak starać się w tej sytuacji wyciągnąć do nich rękę, a na pewno też starać się wspierać ich, żeby te rozwiązania, które się przyjmie teraz w Unii Europejskiej, służyły również nie Włochom i Hiszpanom, a nie tylko tym bardzo skąpym państwom północy, które też bardzo często korzystają z różnych mechanizmów finansowych niezupełnie uczciwie. I tak twór z pograniczy życia i śmierci. Wirus może zmienić architekturę europejską. Profesor Zdzisław Krasnodębski był gościem Popołudnia Wnet. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. 17:28 to teraz zagra zespół Hej z piosenką Mimo Wszystko.